Czy pamiętacie czwarty dzień wyzwania? Wtedy omawialiśmy literę D. Skrót CTRL plus D oznaczał wypełnianie w dół. Dzisiaj będziemy omawiać skrót CTRL plus R, który oznacza wypełnianie w prawo. Działa tak samo jak CTRL plus D, tylko z tą różnicą, że będziemy wypełniać w prawo, a nie w dół. W związku z tym, że tak jak wcześniej wspomniałam, to zastosowanie jest identyczne tylko z tą różnicą, w którą stronę będziemy przeciągać, to tutaj zapożyczyłam zadania właśnie z tego pliku ćwiczeniowego Ctrl plus D, tylko aby rzeczywiście wypełniać w prawo, musiałam wykonać transpozycję tych naszych zestawień. Mamy tutaj uzupełnić puste komórki w wierszach firma oraz cena jednostkowa. To tutaj ustawiamy się po prawej stronie od tej komórki. Z której chcielibyśmy kopiować ten tekst, i następnie wciskamy Ctrl plus R, wciskam teraz tabulator, i następnie znowu Ctrl plus R. Analogicznie będzie to działało z formułą, czyli ustawiam się w komórce E10, czyli po prawej stronie tej naszej formuły, i wyklikujemy Ctrl plus R, strzałeczka w prawo, Ctrl plus R. Tutaj mamy uzupełnić w prawo datę dla każdej osoby, czyli dokładnie tak jak w przypadku skrótu Ctrl plus D, musimy zaznaczyć pierwszą komórkę. Ona musi być na samym początku, z której będziemy kopiować i pustą przestrzeń, którą chcielibyśmy wypełnić właśnie tą samą datą. I następnie Ctrl plus R i tutaj analogicznie Ctrl plus R. I oczywiście tutaj również działa ten trik dla zaawansowanych, gdzie będziemy zahaczać się o uzupełniony wiersz, tym razem wiersz, a nie kolumnę. I będziemy uzupełniać ten rabat procentowy, czyli tę formułę do końca w prawo, czyli do tej komórki. Ustawiamy się w komórce B13, następnie skrótem Ctrl. Strzałka w prawo, przechodzę maksymalnie w prawo, następnie zjeżdżam w dół o jedną komórkę, czyli wciskam strzałkę w dół jednokrotnie. Następnie Ctrl Shift strzałka w lewo, aby zaznaczyć całą przestrzeń, która będzie nam potrzebna do uzupełniania. I zobaczcie tutaj również, ta pierwsza komórka została zaznaczona i teraz wciskam Ctrl R i formuła została przeciągnięta. I tutaj również zróbmy to jeszcze raz, tylko szybciej, żeby pokazać ten efekt tej automatyzacji. Ctrl strzałka w prawo, strzałka w dół, Ctrl Shift strzałka w lewo, Ctrl R.